Każdy z nas otrzymuje od Pana Boga w darze powołanie. Wacław, nasz współbrat, oblat Maryi Niepokalanej, Wacław Hryniewicz otrzymał od Pana Boga powołanie teologa. Z dużej litery teolog, myśliciel. O Panu Bogu i o człowieku przez pryzmat Boga, o człowieku widzianym oczami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Wacław narodził się, żeby oddać swoje poszukiwania teologa temu, co jest sercem chrześcijaństwa. Oddać się Wielkanocy, oddać się ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi i o nim, o Jezusie, który trzeciego dnia zmartwychwstał, opowiedzieć. Wacław urodził się na Podlasiu, w Łomazach, tam, gdzie żyją w sąsiedztwie katolicy z prawosławnymi. On wyrósł w tej atmosferze ekumenicznej, spotkania wschodu z zachodem. I to było z pewnością natchnieniem, inspiracją jego pracy twórczej jako myśliciela chrześcijańskiego, jako teologa. Oddychał dwoma płucami, wschodnim i zachodnim. W sercu swoim pojednał prawosławie z Kościołem katolickim. Nieraz mówił, że jest duchowo prawosławny. Taki katolik, który prawosławie zintegrował. Prawosławny, który zintegrował Kościół katolicki. Brat Roger mówił o tym, że nawet jeżeli jeszcze nie ma pełnej jedności Kościoła katolickiego z prawosławnym, albo nie ma jeszcze pojednania z kościołami luterańskimi, to my w sercu moglibyśmy już uprzedzić to pojednanie. Chrystus wzywa nas do tego, żebyśmy byli ekumeniczni, żebyśmy byli otwarci na siebie, żebyśmy się spotykali, dialogowali, dzielili, żebyśmy skarby naszych kościołów uczynili darami dla drugich chrześcijan. W ten sposób, żebyśmy się dopełniali, żebyśmy mogli dać jak najpełniejsze świadectwo o Jezusie, który zmartwychwstał. Wacław był teologiem zmartwychwstałego Chrystusa. Chrystus, nasza Pascha, to był jego świat. Chrystus zmartwychwstały był całym światem naszego współbrata z Podlasia. Chrystus był dla niego całym życiem. Chrystus był dla niego pasją. Pasją, gdy Wacław myślał, gdy pisał, gdy uczestniczył w liturgii. Chodziło mu o to, żeby to wszystko było na świadectwo zmartwychwstałego Chrystusa, który żyje, który kocha, który nas ogarnia swoją nieskończoną miłością, który nas zbawia.
miałem taką łaskę, że wiele razy dane mi było porozmawiać z Wacławem, zwłaszcza gdy były jakieś święta oblackie w Lublinie. Ja raz go odprowadzałem. To był człowiek, to był chrześcijanin, to był pasjonat Ewangelii, to był uczeń Jezusa Chrystusa. Po deszczu nie wychodził na spacer, bo żal mu było tych żyjątek, jakie wychodziły po deszczu na spacer, żeby ich nie podeptać. Wacław był wrażliwy na Boga, który jest Bogiem żyjącym, kochającym. I na cmentarzu w Kodniu spoczął pod okiem Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia. Tam jako chłopiec z rodziną swoją chodził na odpusty. Nad Bóg przychodził do sanktuarium Kodeńskiego. Leży na cmentarzu obok swoich współbraci oblatów Maryi Niepokalanej. I na jego grobie jest kilka słów o zmartwychwstaniu. Oddał temu życie. Jezusowi oddał swoje życie, swoje poszukiwania, swoje myślenie, swoją miłość, swoją pasję. Wzywał nas do pokory w obliczu prawdy, że prawda jest zawsze przed nami, że mamy się jej uczyć od każdego człowieka, że nie mamy być zarozumiali, ale gotowi i otwarci uczyć się od każdego i w każdej sytuacji. Uczył nas pokory wobec Boga, też milczenia wobec Boga, żeby nie przegadać, żeby uszanować Bożą tajemnicę milczeniem. To się nazywa teologią apofatyczną, że więcej o Panu Bogu nie wiemy, niż wiemy, że oddajemy Mu cześć również, przyznając się pokornie, że mało wiemy o Nim, że za mało jesteśmy otwarci na Jego miłość, że za mało doświadczamy Jego miłości, że za mało Go kochamy. Więc może nieraz trzeba zamilknąć w pokorze. Wacław kochał dialog ekumeniczny. Mówił, że woli zawsze, gdy gdzieś tam jest spotkanie w monastyrze, tam, gdzie jest liturgia, tam, gdzie mnisi się modlą, niż w hotelu. Atmosfera liturgii, modlitwy, chwały Bożej, to jest atmosfera chrześcijanina, Boga nie tylko mamy rozumieć, starać się Go zrozumieć, ale przede wszystkim wielbić, zdumiewać się Bożą miłością, dziwić się tej wielkiej miłości, milczeć, gdy objawia się nam Bóg większy od nas. Dziękuję Bogu, że dał nam takiego współbrata. Jak on poszukiwał najpierw to, co jest
zmienne i niezmienne w Kościele, w chrześcijaństwie. No i potem wiele lat studium o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Potem to go przywiodło do myślenia o zbawieniu dla wszystkich, do myślenia o tym, że Pan Bóg pragnie dać życie wieczne każdemu, że zbawienie jest darem i zaproszeniem dla wszystkich. Nadzieja zbawienia powszechnego, uniwersalnego, ta nitka złota, jaka ciągnie się od wieków w myśleniu religijnym, w myśleniu chrześcijańskim. On ją znalazł, podjął, prządł dalej tę nitkę nadziei i modlitwy o zbawienie wszystkich ludzi i całego stworzenia. Owszem, z kart Ewangelii wiemy o piekle. Więc Wacław modlił się, żeby nigdy do piekła nie poszedł, żeby piekło było puste, żeby nikt nie poszedł na wieczną samotność. Bo piekło jest być samemu, zamknąć się na miłość. Pamiętam, jak mówił, synonimem grzechu jest zamknięcie. I dlatego, jak tylko mógł, dawał świadectwo o tym, żeby się otwierać na prawdę, która jest większa od nas, która jest przed nami. Żeby w pokorze uznawać, że przeszliśmy zaledwie maleńki kawałek drogi, a wszystko jeszcze przed nami. Tak pamiętam ojca Hryniewicza, myśliciela, człowieka paschalnego, człowieka, który narodził się, żeby dać świadectwo zmartwychwstałemu Chrystusowi, żeby przepoić chrześcijaństwo Paschą, jego ulubione Chrystus, nasza Pascha, Pascha Kościoła, Pascha kosmosu, Pascha całego wszechświata. Z Jezusem przechodzimy ze śmierci do życia, z Jezusem. Nazywał Jezusa krainą żyjących. Jezus jest tą krainą życia wiecznego, krainą, w której wszyscy będziemy ożywieni. Wszystko się zaczyna zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Tu jest początek wszelkiego dobra. Wszelka przyszłość ma przyszłość, jeśli ona zaczyna się, rodzi w zmartwychwstałym Chrystusie, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Żyjemy i umieramy. Chrystus, nasz Pan, człowiekolubiec po rosyjsku. Wacław czytał teologów, pisarzy po rosyjsku, także bardzo był spragniony, otwarty tego wschodniego porywu, tego wschodniego dunowienia, natchnienia Ducha Świętego, który ożywia wschodnie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które daje świadectwo zmartwychwstałemu Chrystusowi.
Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Christos anesti, Christos vaskres, vaistinno vaskres.